Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest popularna rybka czernioczek kuchla lub piskorek kuchla Pandio semicinsta. To jest elegancka, urocza i łagodna rybka, która swoim kształtem różni się od większości ryb akwariowych. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpocznienie miłości do akwarystyki. Piskorki kuchla pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują słodkowodne, wolno płynące rzeki i strumienia z miękkim mulistym podlożem i grubą warstwą opadłych liści w Singapurze, Malezji, Tajlandii oraz na wyspach Sumatra, Jawa i Kalimantan. Po raz pierwszy gatunek opisał Valenciennes w 1846 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ piskorki kuchla są rybkami niewymagającymi i bardzo wytrzymałymi. Są to nieagresywne rybki, które robią się śmielsze w większych grupach. Warto zaznaczyć, że w większej grupie piskorki kuchla nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Prowadzą nocny tryb życia, wówczas polują i żerują. W ciągu dnia lub w jasnym oświetleniu ukrywają się kopią norki w podłożu lub chowają się w zakamarkach akwarium. Na jedną rybkę potrzebujemy od 8 litrów, więc akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 100 litrów. W akwariach samiczki dorastają do 10-12 cm, a samce do 8-10. Płodność osiągają w wieku 11-12 miesięcy, żyją do 5-8 lat. Piskorki kuchla mają długie, boczne, spłaszczone ciało pokryte drobnymi luskami, których nie mają tylko na głowie. Ubarwienie może być zróżnicowane. Najczęściej występuje jasno-pomarańczowo-żółty kolor z wieloma czekoladowo-brązowymi pręgami ułożonymi przemiennie na całym ciele. Otwór gębowy w położeniu dolnym z trzema parami wąsików. Płetwa grzbietowa cofnięta. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są większe i bardziej krągłe od samców podobnych wieku. Preferują duże akwaria o pojemności od 120 litrów z licznymi kryjówkami i korzeniami, skalami z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny. Wzdłuż w akwarium powinny znajdować się doniczki, rurki PCV, w których często odpoczywają. Dno powinno być wysypane gruboziarnistym piaskiem lub żwirkiem po łagodnych krawędziach. Piskorki kuchla preferują akwaria z gęstą roślinnością, korzeniami, licznymi kryjówkami. Tylna i boczna część akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast w przedniej części powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, małe ceramiczne doniczki, rurki PCV, groty z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny, gdzie odpoczywają. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła, a akwarium powinien być szczelnie przykryty pokrywą lub szybą, ponieważ piskorki lubią wyskakiwać z wody. W akwarium potrzebna filtracja i racja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody: temperatura 25-28, pH od 5,5 do 7,5, GH od 5 do 10. W naturalnym środowisku piskorki odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, mięczakami i larwami. Karmić rybek można żywą ochotką, rówieśnikiem, rodzeniem, ocznikiem i artemią. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami opadającymi na dno.
Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Piskorki kuchla idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać z dowolnymi łagodnymi rybkami, np. żyworodkami, kiliskami, skalarami, neonami, kardynałami, wyszczekami itd. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wielonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie piskorków jest trudne, ale bardzo widowiskowe. Powierzchnia dna akwarium tarliskowego powinna wynosić około 1000 cm2, a poziom wody około 20-30 cm. Potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Wodę przygotowujemy w proporcjach 1 do 2. Jeden raz po filtrze obrócamy osmozy do 2 z akwarium. Oświetlenie powinno być słabe i rozproszone. Optymalne parametry wody. Temperatura 26-28, pH od 6,5 do 7, GH od 5 do 10. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy ostatnim rozmnażaniu w proporcji 2-3 samce na jedną samiczkę. W czasie tarla parka pływa pod samą taflą wody, przytulając się do siebie bokami i szybko poruszając ruchem ślizgowym. Samiczka znosi w tym czasie około 100 zielonkawych jajek, a samec zapładnia je chmurką nasienia. Ryby opadają na dno, gdzie odpoczywają kilka minut i znów powtarzają tarlo, które może trwać nawet do 4 godzin. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 4-5 dzień. Na rybek drobny, pokarm startowy to pierlotniak pantofelek. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić rybek trzeba około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla rybki był dostępny cały czas w małych ilościach. Po 3-4 dniach można już karmić artemią. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Miłego oglądania. Do widzenia.